Analiza indeksów według technik Fibonacciego. Witam 6 sierpnia. Generalnie mamy w tej chwili do czynienia z dość gwałtownym wzrostem presji podażowej na rynkach Eurolandu. Możliwość wkroczenia wojsk rosyjskich na Ukrainę stała się tutaj czynnikiem wywołującym uzasadniony niepokój. No i w efekcie nie udało się bykom zanegować strefy oporu na WIG-ów 20, 2377, 2380, choć tak naprawdę nie udało się już wczoraj, dokładnie w tym rejonie doszło do wzrostu presji podażowej, więc strefa okazała się nieprzypadkowym obszarem na wykresie indeksu WIG-20. W tej chwili testowany jest lokalny węzeł popytowy 2344-49. W dalszej kolejności, gdyby uległ zanegowaniu, zwróciłbym uwagę na pojedyncze zniesienie 68,5, to jest poziom 2326. W każdym bądź razie można wstępnie założyć, że już przełamanie strefy 44-49 sygnalizowałoby jednak ten wariant powrotu do bazowej, znanej nam już strefy wsparcia 2295-99. Na kontraktach z kolei w tej chwili, jeśli chodzi o zapory podażowe, tutaj wprowadziłem niewielką modyfikację i wyeksponowałbym głównie zakres 2341-44, strefa wytyczona na bazie 68,5 całego impulsu. Ważną rolę tutaj według mnie odgrywa właśnie ta czerwona median line, dlatego że po prostu była już wcześniej respektowana. Z doświadczenia wiemy, że w dalszym ciągu taka linia tutaj teraz w połączeniu ze strefą Fibonacciego może pełnić istotną rolę. Na wykresie na kontraktach trwa w tej chwili obrona strefy 2304-2308, znanego nam już dobrze obszaru cenowego. Popyt na razie w taki dość enigmatyczny sposób podejmuje tutaj działania obronne, ale notowania przebiegają poniżej zielonej median line i patrząc na ten niepokojący wzrost aktywności podaży w Eurolandzie, można spodziewać się kontynuacji ruchu spadkowego i wówczas zwróciłbym uwagę na intradayowy węzeł popytowy 2283-88. Jego zanegowanie, tak jak sugerowałem w komentarzu, to zapowiedź testu bazowej strefy 2262-67. Pozytywnie natomiast należałoby się tutaj odnieść do kwestii przełamania strefy 41-44, bo przy takim optymistycznym dla byków wariancie doszłoby na wykresie do ukształtowania się potencjalnego układu A, B, C, D bądź X. A, B, C, D z projekcjami w tej chwili wypadającymi w przedziale 2365-68. Tutaj na przykład wypada zależność 0,786 AB równa się CD. Tak to na razie wygląda, jeśli chodzi o takie intradayowe ujęcie, ocenę intradayowego wizerunku technicznego wykresu. Na indeksie DAX z kolei niepokojący sygnał związany z przełamaniem respektowanej od trzech sesji strefy 9125-9160. W tej chwili notowania przebiegają w okolicy zniesienia 88,6 niebieskiego impulsu popytowego, natomiast jego zanegowanie to zapowiedź powrotu do strefy 8880-8905. Pozytywnie natomiast należałoby się tutaj odnieść do wariantu, gdyby bykom udało się przedrzeć ponownie ponad górne ograniczenie strefy 9125-9160. Niewykluczone, że w takiej sytuacji popyt jeszcze bardziej uaktywniłby się na rynku niemieckim. Na razie wariantem bazowym pozostaje test strefy wsparcia 88905. I S&P, tutaj zwróciłbym w tej chwili, jeśli chodzi o wsparcia, na takie pojedyncze zniesienie 18,6 całego impulsu popytowego, to jest poziom 1911, bowiem dokładnie w tym rejonie, jak się okazało, przebiega także median line, więc raczej ten obszar cenowy wyeksponowałbym i uważam, że
i nieutrzymanie tutaj przez ten właśnie rejon cenowy naporu podaży wskazywałoby na pogłębiającą się słabość indeksu, co raczej nieuchronnie doprowadziłoby do testu znanej nam już strefy wsparcia 1884-88. Sygnał pozytywny, o czym wczoraj już wielokrotnie mówiłem, to dopiero powrót indeksu ponad węzeł 1948-54. Dziękuję bardzo.